Witam serdecznie. Pierwszy test. Wiatraczka na maszcie. Maszt 5 metrów. Stary wirnik. I coś zaczęło powiewać delikatnie. Na razie wykręciło 80 do 80 V. Bez odciążenia. Jak założę nowy wirnik, większy, no to powinien być lepszy efekt. Tak sobie wygląda wiatraczek z daleka nad chaszczami. I coś tam się kręci. Na razie nie ma obciążenia. Jest podłączony do sterownika. Piecyk kilowat, ale on się włączy dopiero przy 120 V. I sobie wykręca. Tak się kręci marnie i ma 40 V około. Teraz nie wiem, czy jest metr na sekundę, czy powiewa. I jest. Około 30 V. Jak się tak kręci pomału. Przy 1 metrze na sekundę. Jak na razie wykręcił wiatraczek 80 V. Tu mam żarówkę 200. Na razie jest niepodłączona. Tu jest sterownik i piecyk na pierwszym skoku. Jakby co? Jak będzie 120 V, to się włączy. Muszę uruchomić jeszcze jeden sterownik i podłączyć do tego, powiedzmy, żarówkę. I jest regulacja od chyba 25 V się włącza. Stanął wiatraczek. Pierwszy test dzisiaj. W nocy coś tam delikatnie powiewało, ale to było może metr na sekundę wiaterek. 30 V tam ukręcał, 35. Teraz coś tam zaczęło delikatnie powiewać, jakieś do 3 metrów na sekundę, może 3,5. No i było 80 V. Szuka sobie wiatru. Stare łopatki, jak widać, plastikowe. Trzeba jeszcze troszkę kosmetykę zrobić, pomalować nowe łopatki, zrobić piastę i zamontować nowe śmigło.
i ogon też trzeba troszkę przerobić na kątowy zawias, żeby było zabezpieczenie antyburzowe. To tyle z newsów. Maszt stanął, jak widać, 5 metrów. Jest wysoki. Siłownik hydrauliczny działa. Tylko trzeba przymocować pompę, zrobić jakąś stopę, żeby można było to swobodnie podnosić samemu. To tyle. Pozdrawiam serdecznie i do zaś. Do kolejnych testów.